Drodzy przyjaciele, dzisiaj chciałbym w tym naszym krótkim rozważaniu poruszyć problem finansowania potrzeb Kościoła. W tej sprawie narosło już tyle legend, tyle kłamstw, tyle oskarżeń, tyle oszustw, że chyba wypadałoby się w tym króciutkim, 20-minutowym fragmencie dzisiejszego aceranka coś na ten temat powiedzieć. Jak otworzymy internet, to możemy przeczytać o pastorach złodziejach, o wymuszaniu od ludzi pieniędzy w kościołach i tak dalej, i tak dalej. Jest nawet taki nauczyciel, przynajmniej za takiego się uważa, promowany przez jeden z portali, gdzie właśnie dokładnie takie same oskarżenia rzuca na innych pastorów. No mówiąc rzeczy, które są kłamliwe, nieprawdziwe, wyimaginowane tak naprawdę. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to rzeczywiście spotkałem się w moim życiu z dwoma bodajże przypadkami, kiedy ludzie skarżyli się, iż zostali przez swoich pastorów w jakiś sposób wykorzystani. Ja oczywiście nie jestem w stanie i nie byłem tego w stanie sprawdzić, ale przyznaję publicznie, że miałem takie informacje. Natomiast to były bodajże dwie takie informacje. Natomiast znam całą masę pastorów, którzy albo ciężko pracują, wykonując swój zawód i dodatkowo spełniając urząd pastora, albo jeśli nawet nie pracuję już zawodowo, to w większości przypadków, nie mówię, że wszyscy, ale w większości przypadków są to ludzie, których los finansowy no, jest raczej niepewny. Żyją, jak to popularnie się mówi, z łaski. Żeby daleko nie szukać, ja jestem takim człowiekiem, ja żyję z łaski. Ja nigdy nie wiem, z czego będę żył w kolejnym miesiącu. W sytuacji, w której dzisiaj funkcjonujemy jako Kościół, jestem tym, który, jeżeli są pieniądze, bierze je jako ostatni. Wszystkie inne wydatki w Kościele są ważniejsze, więc oskarżanie pastorów o złodziejstwo, oszustwa, o naciąganie ludzi, o wyciąganie ich pieniędzy z kieszeni jest zwykłym kłamstwem, zwykłym oszustwem. I ludzie, którzy to robią, robią to absolutnie świadomie, uderzając w Kościół, no albo z zazdrości to robią, wyobrażając sobie, że pastorzy, no nie wiem, mają jakieś maszynki do produkcji pieniędzy, albo nie wiem, jak z jakiego źródła korzystają. Ale co mówi Słowo Boże? To jednej rzeczy nie będę czytał, powiem tylko, bo każdy może sobie to sprawdzić bez najmniejszego problemu. Często ludzie stawiają zarzut, że oczekuje się od wierzących dziesięciny, a ona jest kompletnie niebiblijna. Po pierwsze, jest nieprawda, że jest niebiblijna. Jest absolutnie biblijna. Natomiast prawdą jest, że w Nowym Testamencie, kiedy czytamy na temat zbiórek, które Kościół przeprowadzał, to nie pada tam określenie dziesięcina. I to jest prawda. Dziesięcina, jak niektórzy sądzą, wcale nie ma nic wspólnego z prawem. Dziesięcina, o której mówimy, pochodzi aż od Abrahama. On pierwszy złożył dziesięcinę wtedy, kiedy wyszedł naprzeciwko niego król, jak dzisiaj nazywamy to miasto Jerozolimy, wtedy król Salemu. A Żydzi mieli oczywiście dziesięcinę w prawie, ale dziesięcina została do prawa implementowana. Nie była wytworem prawa. Tyle na temat dziesięciny, więc jeśli ktoś uważa, że w czasach Nowego Testamentu, w czasach Kościoła dziesięcina nie obowiązuje, to ja mogę się z tym zgodzić. Nie stanowi dla mnie to żadnego problemu. Natomiast musimy zrozumieć, że dziesięcina w prawie była nakazem. Nakazem. A więc czy ktoś chciał, czy nie chciał, musiał płacić 10%. Już nieważne, jak to tam się dokładnie rozliczało, to nie jest istotne. W tym momencie mówię tylko, że ten wymiar podatku, jeśli tak można powiedzieć, był
Twardy, surowy, bezwzględny, chociaż nie był wcale wysoki, 10%. Jak to jest w Nowym Testamencie? No, posłuchajmy, co mówi Słowo Boże. Po pierwsze, jest nieprawdą, od razu do, na początku powiedzmy, że zbiórka pieniędzy jest czymś, co nie powinno być organizowane, że to po prostu tak, jak komu tam przyjdzie do serca, do umysłu, to daje, nie daje, nieważne. Słowo Boże mówi tak, pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 2 werset. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. Co wynika z tego tekstu? Ano, wynika z tego, że zbiórka, nieważne do czego, na co ona była ta, realizowana, ta zbiórka, ale to była zbiórka pieniędzy w kościele, ona była zorganizowana. I wręcz Paweł zaleca, żeby rozłożyć tę zbiórkę na, można tak dzisiaj powiedzieć, wiele rat. I pierwszego dnia tygodnia, jeśli ktoś może coś zaoszczędzić, to niech po prostu weźmie te pieniądze, odłoży. Nie jest dokładnie napisane, w jaki sposób mają być odkładane, czyli w jakiej formie mają i gdzie się znajdować, ale mają już być do dyspozycji wtedy Kościoła. I to jest dowód na to, że pierwotny Kościół organizował zbiórkę pieniędzy, a nie szedł na żywioł, jakby niektórzy chcieli. Ciekawostką jest również to, że ta zbiórka się odbywała w niedzielę, czyli pierwszy dzień tygodnia. No jeżeli to coś znaczy dla kogoś, no to ma taki argument. Natomiast w drugim liście Pawła do Koryntian jest trochę więcej. Ja oczywiście nie jestem w stanie przeczytać wszystkich fragmentów, to by trzeba było kazanie przygotować na ten temat. No ale to, co możemy zrobić, to w jakiś sposób w tym krótkim okresie czasu powiemy. Opowiadamy wam, bracia, to jest 8 rozdział 2 listu do Koryntian, powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Wielu ludzi twierdzi, że pobieranie jakichkolwiek pieniędzy od ludzi biednych jest przestępstwem. No przepraszam bardzo, ale tu jest mowa o skrajnym ubóstwie i Paweł absolutnie nie neguje potrzebę, aby tacy ludzie również przyłożyli się do tego, aby Kościół mógł normalnie funkcjonować. Polecam ten fragment temu nauczycielowi nawiedzonemu, który właśnie pobieranie pieniędzy od biednych ludzi nazywa duchowym przestępstwem. Szanowny Panie, to nie jest żadne duchowe przestępstwo. Biblia o tym wspomina bardzo wyraźnie. W miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, aby mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. Czyli jednak, pomimo ogromnej biedy, ci ludzie sami chcieli przyłożyć rękę do tego, żeby pomóc braciom i siostrom w kościele. Przypomina mi się historia, kiedy Pan Jezus przyglądał się, jak ludzie wrzucali pieniądze do skarbca świątynnego, do skarbnicy. Różni ludzie tam wrzucali pieniądze, ale była też wdowa, biedna wdowa. I wrzuciła wszystko, co miała. Dlaczego Pan Jezus nie zabronił jej? Dlaczego nie kazał uczniom wyciągnąć pieniędzy i oddać jej w dwójnasób? Dlaczego koniecznie chcemy patrzeć na ludzi w sposób, który jest absolutnie niezgodny z tym, jak Bóg to widzi? Czy Bóg nie wie, że człowiek powierza siebie także w sprawach finansów całkowicie pod jego opiekę? Bóg nie zadba o tych ludzi? No miejcież trochę rozumu w głowie, zanim zaczniecie kogokolwiek krytykować. I tutaj, jeżeli będziemy czytali dalej, to dojdziemy do 15 wersetu, gdzie czytamy, jak napisano, kto wiele zebrał,
nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Na tym polega Kościół. W normalnym Kościele każdy, kto jest odpowiedzialnym, wierzącym człowiekiem, przykłada rękę do wspólnego finansowania działalności Kościoła. Jeden daje tyle, drugi tyle. Jeden daje więcej, drugi mniej. Oczywiście, kiedy mówimy więcej i mniej, to myślimy o liczbach bezwzględnych. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto dał więcej, ponieważ musielibyśmy to zobaczyć w kontekście majątku, który posiadają. Ale tego nikt nie robi, przynajmniej nikt normalny tego nie robi. Natomiast co dzieje się później? No ja mogę powiedzieć, co dzieje się u nas w Kościele. Jeżeli ktoś jest w potrzebie, to wtedy pomagamy mu, zbieramy pieniądze albo część tego, co zebraliśmy, przekazujemy takim osobom, takiej rodzinie. Czasami spłacamy komuś kredyt, który nieopatrznie został kiedyś zaciągnięty i ciąży na takiej osobie. Czasami dokonujemy zakupu jakiegoś potrzebnego sprzętu dla tej osoby. Czasami zdarzyło się, że kupujemy jakiejś rodzinie samochód, która była w takiej potrzebie. Próbowaliśmy również drugiej rodzinie pomóc w taki sposób, żeby kupić jej samochód, no ale ta rodzina niestety nie umiała przyjąć takiego daru. No cóż, nie mamy już tej rodziny w Kościele. Widocznie jednak Pan Bóg czuwał nad tym, abyśmy podjęli mądrą decyzję, czyli w tym przypadku nie zakupili tego drugiego samochodu. Dalej czytamy, i to jest ciekawe, to jest werset od 9 rozdział, werset od 2. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Posłałem tedy braci, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Byśmy w razie, gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni. My, nie mówiąc już o was, z powodu tej ufności. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, aby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Kochani, tutaj w ogóle dzieją się niesamowite rzeczy. Paweł chwalił się przed zborami macedońskimi z tego, że zbory w Achai, czyli no, powiedzmy w etnicznej Grecji, już przygotowały dar dla potrzebujących kościołów w Jerozolimie czy w Judei. I co mówi Paweł? Żeby czasami się nie okazało, że za dużo powiedziałem, że powiedziałem to tak trochę nad wyraz, to posyłam do was ludzi, braci, którzy dopilnują, żeby moje słowa miały pokrycie w waszych datkach. No, dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest wręcz manipulacja, zmuszanie ludzi do dawania pieniędzy. Tak by niektórzy powiedzieli. Paweł był manipulantem? Zmuszał kogoś do czegokolwiek? Bardzo dziwne. Dalej czytamy wersety 6-7. Powiadam, że kto się je skąpo też rządź będzie. A kto się je obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. I to jest, można powiedzieć, tajemnica dawania w serce. Postanawiamy w sercu, ale to postanowienie nie może być otoczone żałowaniem. Nie możemy sami do siebie mieć pretensje, że daliśmy za dużo. No rozumiem, że można mieć pretensje, że daliśmy za mało. Paweł mówi, jeżeli będziesz skąpo dawał, to będziesz też skąpo zbierał. I ta zasada jest jasna i nie trzeba nikomu jej tłumaczyć. We wszystkim tak jest. Jak postanowić w sercu? Nigdy z żalem, nigdy z przymusu, ale ochotnie, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Powiedzieliśmy wcześniej, że dziesięcina starotestamentowa, ta oczywiście, która obowiązywała w przymierzu z ludem Izraela, była przymusem.
Więc jeżeli ktoś mówi, że nie obowiązuje już dziesięcina dzisiaj, to ja się zgadzam. Natomiast nikt pod przymusem od nikogo pieniędzy nie wyciąga. Ale jeżeli jesteś członkiem jakiegokolwiek kościoła, jakiejkolwiek społeczności, a nie chcesz brać udziału w finansowaniu tej społeczności, no to jesteś złodziejem zwyczajnym. Okradasz braci i siostry, którzy muszą pokryć braki, które wynikły z tego, że ty jesteś skąpym człowiekiem. Jesteś złodziejem po prostu. 10% było z przymusu. To jeżeli człowiek, który dawał 10% z przymusu, dzisiaj, ponieważ się nawrócił, już nie daje 10%, ale z radością daje 0,5%, to też o nim sporo świadczy. Bo ja rozumiem, że jak z przymusu było 10, no to z radością będzie raz tyle. Oczywiście nie jest to żadna wskazówka, jeśli chodzi o ilość pieniędzy przeznaczanych na dobro Kościoła. Natomiast chcę jasno powiedzieć, człowiek wolny podejmuje decyzje w wolności, w miłości do Chrystusa. Jeżeli żyjemy w społeczności ludzi, którzy wszyscy w jakiś sposób biorą udział w finansowaniu Kościoła, to dlaczego mam być tym złodziejem, który żeruje na tym, iż inni są naiwni i dają, a ja sprytny, nie daję nic i mam tyle samo, co oni. Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli chcesz tak żyć, żyj tak, ale to, co siejesz, to zbierzesz w każdej dziedzinie swojego życia. Nie lubię ludzi skąpych, nie lubię ludzi, którzy kradną, no ale tacy są, trudno. Kościół ma swoje potrzeby i zawsze miał. Nawet wtedy, kiedy składał się z biednych ludzi, to ci ludzie naprawdę w swojej wielkiej biedzie, jak czytamy Słowo Boże, sami gromadzili pieniądze dla bardziej potrzebujących. Czy ci z Judei byli bardziej potrzebujący od nich? To wiecie, to jest trudno ocenić. Pozornie wyglądałoby pewnie, że jest odwrotnie, ponieważ na pewno Izrael w tamtym czasie, te ziemie były lepiej rozwinięte od wielu zapadłych miejsc cesarstwa rzymskiego. Grecja już była krajem podupadłym, to już nie była dawna potęga. Więc wielu ludzi żyło w biedzie, ale ci ludzie zdecydowali, że z miłości do Chrystusa i z miłości do swoich braci i sióstr wierze chcą się z nimi podzielić. I chwała Bogu za to. Więc nie mówcie wy, którzy jesteście przeciwnikami finansowania Kościoła, że jakiś pastor kogoś oszukuje, bo jak kogoś nie złapałeś za rękę, nie udowodniłeś mu tego, a mimo wszystko rozpowiadasz takie rzeczy, to jesteś kłamcą i oszustem i plotkarzem. A dla takich ludzi nie ma miejsca w Kościele. Poza tym, jeżeli Kościół ma normalnie zorganizowaną strukturę zarządzania, to pastor nie decyduje o pieniądzach. W moim zborze ja nie mam dostępu do pieniędzy, ja nie wchodzę na konto, nie mogę nic wypłacić. Wpłacić owszem mogę, jak każdy. Są inni ludzie od tego. Więc jeżeli żyjecie w kościele, w którym pastor śpiewa, głosi kazania, zbiera pieniądze, wypłaca wszystko, to jest pytanie, dlaczego tak jest? No i odpowiedź jest prosta, bo nikomu nic się nie chce. Więc pastor wziął wszystko na głowę, to później można na niego pluć, można go oszukiwać, można kłamać na jego temat, ponieważ nic mi się nie chciało, a świetnie krytykowałem. No to bierzcie człowieku do roboty. Przejdź do pastora i powiedz mu, że coś weźmiesz z jego barków i weźmiesz za coś odpowiedzialność. I wtedy się okaże, no, że ten biedny pastor nic nie ukradł, no, ale no, tak się wszystkim wydawało. Ludzie kochani, niech was Bóg błogosławi. Obudźcie się i zacznijcie żyć. Zacznijcie być kreatywni dla Chrystusa. Zacznijcie otwierać swoje serca dla Chrystusa. Zacznijcie Mu służyć. A przestańcie tylko pluć i krytykować, bo to naprawdę niczemu nie służy. Amen.